Tak więc, z drogi, przepraszam. Przejście dla władcy, dzień dobry. No, Matej, wiem, kolejka. O, kurwa, czeka, co tutaj jest? O, towary. Znaczy, nie wiem, w sumie jakaś skrzynka, to go zainteresuje pewnie. Dobra. W ten sposób na pewno przyciągnę jego uwagę. Matej! Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj... Co? Nie mam tyle czasu, sprawa jest pilna. Reszta oczekujących mnie przepuściła. To wspaniałomyślne z ich strony. Gdyby tylko jeszcze potrafili czytać, wtedy wszystko udałoby się załatwić znacznie szybciej. Tkwię tutaj od wielu godzin i tłumaczę każdemu z osobna wszystkie obowiązujące przepisy. Potrafię czytać. Potrafię czytać. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest współpracować z kimś, kto zdobył choć odrobinę wykształcenia. Weź proszę ten dokument. Wszystkie obowiązujące przepisy są w nim dokładnie wyjaśnione. Jak idzie praca? Nie mam czasu na rozmowy. Dobra, chyba musimy przeczytać ten dokument i do niego pewnie wrócić. Dobra, znaczy... Po prostu przeczytam go teraz. Rozporządzenie to nie. Gdzie jest ten dokument? Podróż z gildią nie. Co to jest lista? Nie. Dobra, zobaczmy odstęp. Bla bla. Obudź się. No i kurwa, które to jego przepisy są? Może to jest to? Otrzymać obywatelstwo miasta Archolos, cudzoziemiec, niezależnie czy pochodzi on z ziem należących do Królestwa Myrtany, musi spełnić następujące warunki: wnieść dobrowolną opłatę w wysokości 200 sztuk złota na potrzeby administracyjne i pokrycie kosztów sporządzenia stosownej dokumentacji, uzyskać przynajmniej 3 pisemne listy polecające od obecnych obywateli Archolos. Dotyczy to zarówno obywateli rdzennych, jak i również tych obywatelstwo zostało nadane. Dobra, to przecież banał. Kurwa, ale 200 sztuk złota to ja tak wyciągam. Jeśli chodzi o zebrane listy polecające... Zobaczmy, co udało ci się zebrać. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Czynisz postępy, ale prawo jest prawem. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. Dobra. Mam parę pytań dotyczących obywatelstwa. Wszystko jest jasno napisane. Ja chyba oszaleję. Pytaj. Miejmy to już za sobą. Od niepamiętnych czasów, by zostać obywatelem. Od niepamiętnych czasów, by zostać obywatelem... Najlepiej było zostać uczniem mistrza czeladniczego. Tak, wiem. Proszę, rozporządzenie Rady numer 487. To powinno odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Okej. To obywatelstwo to spory wydatek. Mam rozumieć, że brakuje ci złota? Jeśli nie brzydzisz się uczciwej roboty, to myślę, że coś dla ciebie znajdę. Od czasu pojawienia się tych wszystkich uciekinierów i oportunistów, całe miasto jest pełne odpadków, robali i smrodu. Mnóstwo mieszkańców regularnie składa skargi na te karygodne warunki. Miastu bardzo by się przydał ktoś do pomocy w sprzątaniu. Dam ci najpotężniejsze narzędzie do walki z brudem. Miotła? Miotła? Nic innego nie pozbywa się brudu tak efektywnie. Nie podłogę i nie dla mnie, tylko ulicę i dla mieszkańców. Za każde uprzątnięte miejsce dostaniesz 15 sztuk złota. No i oczywiście możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Kurwa, jaki biznes! Dobra, gdzie dokładnie mam się udać? Rozglądaj się, spacerując po mieście. Gdy zauważysz jakąś stertę brudów, to ją zamieć i wytęp wszelkie robactwo. Ale pamiętaj, chodzi mi wyłącznie o miasto. Port i slumsy mnie nie interesują. Okej, prosta sprawa.
Mam parę pytań. Wszystko. Kto może wystawić mi list polecający? Na miłość, Innosa. Mówiłeś, że potrafisz czytać. Każdy pracujący obywatel, paladyni, magowie, gdzie ich szukać? Najlepiej zacznij w okolicach targowiska miejskiego, ale nie ograniczałbym się wyłącznie do tego rejonu. Pochodź, popytaj ludzi, może przydasz im się do czegoś. Dobra, spoko. To tak, generalnie wydaje mi się, że jakby ta Helga mówiła ogólnie, kto może mi dać obywatelstwo, tak mi się wydawało. Helga więc zaprowadziła mi do kogoś się udać w celu zdobycia referencji. To tak, Leona i Kuna, to załatwimy to za chwilę, często grający w szachy, to wiemy. Frida, to do niej podejdziemy. Tomasa prowadzi sklep myśliwski. Frida i Tomasa, a dobra. A drugi Browar, również w okolicach targu, to też załatwimy. W porcie, w pobliżu też tajemne Ramone. I Ruda. Mag ognia, ja jeszcze mag ognia. Dobra, pytanie zasadnicze, czy jeśli przyjdziemy z większą ilością listów referencyjnych, to chyba dostaniemy więcej expa, więc fajnie byłoby wykonać chyba questy dla nich wszystkich, zanim byśmy dostali obywatelstwo. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. Czy zechce mi pan pomóc? Potrzebna mi tylko jedna sztuka złota. Już raz ci pomogłem. I byłem za to bardzo wdzięczny. Jednak znowu potrzebuję wsparcia. Jedna złota moneta to wszystko. A, masz, biedaku. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opiece. I tak możesz wykonać dla nich questy, nawet jak już masz obywatelstwo. Domyślam się. Wyglądasz mi na silnego faceta. Chciałbyś może dorobić sobie trochę złota? Ale chodzi o to, że nie wiem, czy jak na przykład nie wykonam dla nich, jak nie zdobędę listu polecającego, czy nie będzie właśnie więcej expa. Jasne. Co trzeba zrobić? W sumie to nic wielkiego. Zwykłe zadanie gońca. Muszę dostarczyć te worki i narzędzia na plac budowy. Problem w tym, że nie uniosę wszystkiego jednocześnie. Wózka nie mam, a zostawić tego tutaj też zbytnio nie mogę. W ramach nagrody odstąpię ci połowę mojej zapłaty. To jak będzie? Pomożesz? Ruszajmy. Trzymaj. Powinieneś sobie z tym poradzić bez większych problemów. Chodź za mną. Tylko się nie ociągaj. Ach, cholera. No dobra, no pójdziemy. Chciałem pogadać z tymi szachistami. Na tu jakiś bałwan mnie wyciąga na jakieś chodzenie do dzielnicy budowy. Ach, no dobra. Szachy zaraz ogarniemy. No, prowadź, Ewald. Wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W związku z rosnącym idziemy sobie na spacer. Och, miasto, ile tu jeszcze, Boże, tyle zwiedzania mnie tu czeka. Ja nie wiem, po prostu. W tym ciemnym zaułku jest plac budowy? A, faktycznie wygląda mi na plac budowy, co nie? O, czemu? Tylko co tu robią ci mili panowie? Nie wiadomo, o co chodzi. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz możemy przejść do podpisania umowy. Jakiej umowy? Twojego dobrowolnego zrzeczenia się 200 sztuk złota. Co? Już z daleka widziałem, że masz pełną sakwę. 200 monet nie sprawi, że będziesz biedniejszy, a dla mnie będzie nieocenioną pomocą. A co ja z tego będę miał? Gębę w jednym kawałku? Zadowolenie z opłacalnej umowy? Mogę też wspomnieć u kilku ludzi w gildii, że porządny z ciebie chłopak. Z pewnością pomoże to w dołączeniu do nas. Co? Jaka gildia? Co ty gadasz? Nie oddam ci mojego złota. W takim razie będziemy musieli trochę ponegocjować. Chłopcy, pokażcie mu nasze argumenty. A jednak... Dobra. Dobra.
kurde, jebaniec. Oni jakoś mają zdolność blokowania się. Znaczy blokowania swoich ataków. Atakują w trójkę. Kurwa, no walnij go w końcu, ja pierdolę. Jak ja mam z nimi walczyć, jak kurwa jeden gościu? No nie da się, kurwa, no nie, nietrafialny jest, no bo oni są mistrzami jebanego blokowania. No jeden leży, kurwa, kiedy już życia nie mam. No i chuj, muszę zjeść obiad. Gdzie jest moje życie, kiedy potrzebuję go? Dobra, to nie miało opcji, no. Ach, ja cię kręcę, co nie? Lepiej atakować prawo w lewo niż wprost. No może tak, ale generalnie irytuje mnie to, bo są zajebistymi mistrzami blokowania moich ataków. Co im nagle strzeliło? Nie byli nigdy tacy silni. Dobra, zaczekaj chwilę, coś sprawdzę tylko. Nie no, to jest lepsze ogólnie. Lepszego na razie nic nie mam. Przynajmniej nie broń dwuręczna. Da się coś zjeść, ale nieco szybciej. Gdzie on? Pobiegł? Co on? Nie, na mnie nie poczekał nawet? Halo? Zaczekaj na mnie, bałwanie! Jak nie poczekasz na mnie, to skąd mam wiedzieć, gdzie twoje place budowy są? A, jak ci blokuje, to musisz go przestać na chwilę atakować i poczekać, aż się zamachnie na ciebie. Wtedy możesz go uderzyć. Nie głupie. Dobra, jesteśmy tutaj. Tym razem się zapiszę tutaj, po prostu, żebyśmy tak daleko nie musieli biegać. Przygotujmy sobie też jedzenie w sumie, żebyśmy mieli w razie czego coś mogli zjeść. Okej. Okay. Dobra, bla bla bla. Jak? A nie. Teraz cię mam! Kurwa, no mistrzami jebanego blokowania są, co nie? Dobra, jeden leży. Ale jeszcze kurwa dwóch napierdala, co nie? Właśnie, muszę więcej blokować, tak sobie myślę, wiecie? Dobra. Dobra. Tutaj się nie walczy. Zapamiętaj to sobie. Odłóż broń! Widzisz, to nie było tak. Wygrałeś. Zostawimy cię w spokoju. Z takim ciosem to nic dziwnego, że masz tyle złota. Ale poczekaj chwilę. Formalność jeszcze. A nic ze sobą nie ma. Moja głowa. Co u ciebie? Przyszedłeś się ze mnie nabijać? A może znowu chcesz mi przyłożyć? No dobra. I tak właśnie załatwiliśmy formalności. O nic, dobrze było, chłopaki, ale nie da, nie jesteście w stanie mnie pokonać. Jestem zbyt silny. A teraz załatwmy tą sprawę z szachami w sumie. No. Tak, bo właśnie, a propos brudnych ulic, o to mi pewnie mu chodziło, co nie? Będziemy musieli posprzątać ulicę. To jest zadanie godne dla mego poziomu. Co jak co, ale ja żadnej roboty się nie wstydzę. A nawet szanuję, że dostałem. Łopata, wędka, o, miotła. Srób, posłuch, o kurwa, chleb znaleziony w brudzie, ale zajebista okazja. Nie wierzę. Kurwa, człowiek sprząta ulicę, to jeszcze chleb znajduje.
Widziałeś już easter egg z harnasiem? Co? Czy ktoś powiedział harnaś? Nie widziałem. Co słychać? Kuno znowu szaleje z wydatkami. Jego wuj miał jednak rację, że... Dobra, to trzeba dać chyba temu drugiemu. On pewnie tutaj sobie siedzi, I guess. Od kogo dostałeś? No tego, Mateja. Mądra decyzja. Może i mądra decyzja, tylko gdzie jest Kuno? Kurde, no tak z tego patrzę. Gdzie Kuno można znaleźć w sumie? Ej, wiesz może gdzie Kuno pracuje? A może przy handlarzach siedzi, w sumie racja. Mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa. No wiesz co? Się, co następuje. Gdzieś to jest, gdzieś mogę znaleźć Histeriga z harnasiem, to absolutnie nic mi nie mówi, bo to gdzieś to może być kurde wszędzie, byczku. O, tu jest Kuno. Hej. W sprawie księgi, o którą prosiłeś. W sprawie księgi, o którą prosiłeś. Tak? Mam ją. Wspaniale. Dawaj ją tutaj. Za każdą zarekwirowaną łódź. Co? Jak to? Przyniosłeś mi jakiś falsyfikat. Przecież królowa nie może. Najwyraźniej może. Leon wygrał z tobą uczciwie. Przegrałeś. Pewnie cię przekupił, co? Ile dostałeś? Obaj dobrze wiemy, że to nie jest autentyczna kopia. Zejdź mi z oczu! Prosiłeś mnie, bym przyniósł ci książkę i to też zrobiłem. Nie moja sprawa, że nie podoba ci się jej zawartość. Teraz twoja kolej na dotrzymanie umowy. Chcesz mnie oszukać i jeszcze masz czelność czegoś ode mnie żądać? Wynoś się natychmiast! Jeszcze się z tobą policzę. Obiecuję ci. Kuno, nie spodoba się fakt, że Leon jednak wygrał uczciwie. Nie otrzymałem też od niego nic za fatygę. Po prostu wspaniale. Od Leona dostaniemy, aczkolwiek bym się faktycznie zemścił. Ej, ty. Kuno przegrał. Haha, takiego przedstawienia dawno nie widziałem. Zaczerwienił się jak burak ze złości. I co ci z tego wszystkiego przyszło? To, że w końcu coś dotarło do tego dumnego i upartego człowieka. Myśli, że zawsze ma rację, choć zwykle tak nie jest. Dzięki takim działaniom może w końcu to pojmie. Brzmi to tak, jakbyś nim gardził. Gardził? Myślę, że jestem jedyną osobą w mieście, która naprawdę lubi jego towarzystwo. To na swój sposób ciekawy człowiek. I wbrew pozorom jest odrobina mądrości w jego tezach. Tylko źle je wygłasza. To wspaniale, że miałeś swoją chwilę triumfu, ale ja zostałem na lodzie. Dokładnie tak, jak ci mówiłem. Nic się nie bój, ja słowa dotrzymuję. Tak jak obiecałem, złoto za porządnie wykonaną pracę. Dziękuję. Mam przeczucie, że wkrótce spotkamy się na Starym Mieście. Wpadnij do mojego sklepu, co? Kto wie, może znajdę dla ciebie jakieś zajęcie? Chętnie skorzystam. Ej, ty! Leon, jest jeszcze sprawa, list referencyjny, zapomniałeś? Nie każdy obrońca musi nosić miecz. Wspomóżcie obronę naszego królestwa, zaopatrując naszych... W sumie opłaca się? Chyba nie, załatwimy sobie referencję od kogoś innego. 40 sztuk złota będę płacić za referencję jak biedak jakiś. Kurwa. Co ja jestem? Dobra, obywatel czyste ulice, to wiadomo, perły dla koneserów. A, no w sumie racja, potem może być dużo ten. W sumie potem może być ten, dużo ekspa za więcej referencji. A, dobra. Mógłbym wymienić swoją nagrodę na referencję? No ależ oczywiście. A, po prostu. Dobra, zresztą. Wymienimy to na referencje. Więcej referencji, więcej prestiżu. Wszystkie środki transportu morskiego muszą być zarejestrowane, by w razie konieczności mogły zostać skonfiskowane. O, brudna ulica. A tak się składa, że miałem przy sobie... O, skórzany mieszczek. Skórzany mieszczek. Miotłę. Znaczy gdzieś tu miałem tą miotłę. Trochę dużo rzeczy mam, więc czasami nie jest łatwo to ogarnąć. Jest miotła. Sru! Skrzydła krwiopijcy, kozak. A to też mogę posprzątać? Zobaczmy. Nie. Dobra, to tak, ogólnie ona powinna mieć dla mnie jakieś zadanie, albo coś zrobić dla niej, żeby dostać referencję. Pogadajmy z nią.
Masz dla mnie jakąś pracę? Potrzebuję referencji, by zostać obywatelem. Może mogłabyś mi je dać w zamian za uczciwą pracę. A potrafisz polować? I to jak? Się nauczyłem. To świetnie. Ostatnio mam sporo zamówień i Alan nie wyrabia się z dostarczaniem skór. Jeśli się do niego udasz i pomożesz mu w pracy, to chętnie cię wynagrodzę. Kurwa! Czemu nie w sumie? A co ty tu masz? Jeszcze tego sobie obczajmy. Nic ciekawego. Dobra. Referencja u Fridy, to sobie machniemy na szybkości. Tak z ciekawości obczaję, czy jakie jeszcze questy mi zostały, takie poboczne. Naturalne metody, to u Curlika. Dobra, to później, nie dla psa kiełbasa, trzeba psa nakarmić. Dzień zapięści to ciężko, powie w północy, co to było? A, to wiadomo, gorące piaski to później, spóźniony pracownik to też później. Hej, Alan, jest sprawa. A także każdego. To nie boi się pracy fizycznej. Kradzież! Nauczysz mnie czego nauczył? A, wyrywanie kłów. Ile mam. W sumie tyle się już nauczyłem tych umiejętności polowniczych. Dobra, nauczmy się tego wyrywania kłów, a co tam? Hej, ty! Przypominamy, że wszyscy. Nauczysz mnie. Nie ma sprawy. Kurde, no! Dobra! Jak wyrywać zwierzętom kły? Usuwanie kłów jest stosunkowo proste. Rozchylasz paszczę zwierzęcia, czymś ostrym nacinasz dziąsła, a potem szarpiesz za kieł. Uważaj tylko, żeby żadnego nie złamać. Dobra! Chciałem to chciałem! Frida mówiła, że mam ci pomóc w polowaniu. Widzę, że znasz już podstawy łowiectwa. Chodźmy zapolować na ścierwojady. O nie! Co on powiedział? Ścierwojady? Zaczekaj, tylko muszę coś zjeść przed tym polowaniem. Zapiekanka farmerska, zajebiście. Jeszcze jedną. A dobra, do trzy zjem. Kurwa, sprawa jest poważna. Kurwa, zaczekaj, debilu! Nie jestem taki szybki! Ja myślę, że mam wszystko, to znajduję nowego nauczyciela. Mówisz Gorni? Kurde, to grubo. Kurwa debilu, zaczekaj, przecież ja nie wiem gdzie ty... A przecież ja te ścierwojady pewnie wszystkie wybiłem, a może nowe się pojawiły. Debilu, zaczekaj! Znowu jedna z tych głupich bestii! Dobra, widzę, że nie będę musiał dużo robić w tym questie, co nie? Zapiszmy, dobra, na dwójce zapiszmy. Tak, widzę, że chyba sam sobie będziesz polować na te ścierwojada, ja będę patrzył po prostu. No dobra, no tak, no... Podział obowiązków, co nie? Nie no, kurwa, ale mu skopałeś dupsko, no. Nieźle, nieźle. Leć, leć na tego ścierwojada, pokaż mu, kto tu rządzi. Kurwa, ale mu przyjebałeś, dobrze. Hej, tam jeszcze jeden jest, weź mu, pokaż. Dawaj, Alan, przyjeb mu. O, ale mu przyjebałeś, co nie? Mogłeś się najpierw nauczyć wyrywania kłów, dać 250 zł? No, nieźle ci idzie. Nabierasz wprawy. Ale nie... Czekaj, widzisz to? Ale nie dostałbym 250 sztuk znowu. Wygląda na ślady butów. Masz rację. Wyglądają na świeże. Chodźmy zobaczyć, do kogo należą. No kurde, jakaś tajemnica śladów butów. Ciekawe. Tylko to tak nie działa, co nie? Generalnie jakbym go okradł ponownie, to i tak okradł... O kurwa, niedźwiedź! Ja cię kręcę! Alan, walcz z nim! Pokaż, jak się walczy z niedźwiadkiem! Kurwa, jaka bitka! Jeszcze ten, złocisty, dawaj! Przyłóż mu! Poradzisz sobie! Dobra, muszę mu pomóc, bo widzę, że nie da rady. Kurwa, nie mnie, debilu! Alan, pomocy! Niedźwiedź mnie goni! Alan! Pomóż mi! Kurwa, za tobą! Kurwa, Alan! Debilu, niedźwiedź mnie goni, jest gigantyczny! Alan! Ratuj mnie do chuja! O! Kurwa, debilu! Tam jest niedźwiedź! Czemu mi nie pomożesz go zbić? Chodź! Alan, debilu, chodź mi pomożesz! Co ty się lampisz? Pomóż mi zajebać tego niedźwiedzia, chcę mieć expa! Masz, kurwa! Prowokacja, dobra, wypierdalamy! Au, jak mnie jebnął, mam zero życia! Alan, debilu, pomóż mi! Niedźwiedź biegnie w moim kierunku! Kurwa! Pomocy! Alan, walcz z nim! Alan, pomóż mi! Dobrze! Dobra, chyba się zainteresował! Mało brakowało, co nie? Dobra, liczę na ciebie, Alan! Ty się nim zajmie, ja sobie zjem potrawkę.
skrząszcza czy coś. Mięsny bigos, może być mięsny bigos. Będzie smażone rybne, a co tam? Trzeba zjeść w końcu, co nie? O, to też sobie zjemy. O, już myślałem, że biegnie w moim kierunku. O, to sobie zjem, oj no w sumie. Oj, to może se zjemy. Co tu jeszcze mamy do jedzenia? O, z resztek. Dobra, dawaj, przyłóż mu! Przyłóż mu, Alan, dasz radę! Co, nie da rady, to jest Alan, kurwa. Patrz, jaki zabijaka, widzicie? Da radę, Alan, dawaj z nim! Pokaż mu, jak się walczy z niedźwiedziem. Dobra, on se powalczy, ja se tymczasem tutaj, nie wiem, zwłoki przeszukam. Towary. Dobra, co tu jeszcze się wyjada mamy, kurwa, abyśmy ominęli. Głupio by było, co nie? Dawaj, Alan, pokaż temu niedźwiadkowi, Al masz scyzorek zajebisty. Alan kontra Grizzly, tak powinien się nazywać. W zjawie była podobna scena, tak mi się kojarzy. No. Leonardo DiCaprio wtedy właśnie walczył z Grizzly. Grizzly dostał Oscara czy coś takiego. Tak, Alan, pomógłbym ci, ale nie czuję się najlepiej pomagając ci w takich sprawach. Świetnie sobie ci zresztą ci idzie. Dawaj, dawaj, bij się z nim. No, kurwa, ale żeś ładnie rozegrał to. Cholera, niby tak blisko miasta, a biedak i tak skończył jako obiad niedźwiedzia. Mi wystarczy wrażeń na dziś. Przekażę Fridzie, że świetnie się spisałeś. Kurwa, no, nieźle się spisałem to. Nic tu no nie to ma. Prawda, no nie ma co ukrywać. Kawał porządnej roboty zrobiłem. Ach, ja to jednak mistrz polowania. Tak powinni mnie chyba nazywać potocznie. Mistrz polowania, co nie zabijaka niedźwiedzi. Ale się spisałem zajebiście, co nie? A walka nie była równa. Dobra, wróćmy do Fridy i z nią pogadajmy z nią o tym. Ach, mam nadzieję, że da mi swoje referencje. Ogólnie będę miał już 3 referencje, ale... ale wiadomo, zdobędziemy ich więcej. Referencje, referencje. Tak się załatwia biznesy. Warto udać się do Lechmika, nauczyć się zbierać nasiona ze zwierząt. O kurde, nieźle. To brzmi jak fajna umiejętność w sumie. Byłem u Alana. Byłem u Alana. Podobno udało wam się upolować nie tylko wilki. Uwaliliście niedźwiedzia. Cholera, powinieneś zainteresować się tym fachem. Masz do tego talent. Mam dla ciebie parę złotych monet. Wolałbym referencję do zostania obywatelem. Proszę bardzo. No i gitara się ma. Kurde, polowanie z Marci, polowanie, obywatel Marci. Dobra, co tam jeszcze, kto tam jeszcze był? Frida, Tomas i Tomasa. Pierwszy prowadzi sklep myśliwski, a drugi browar. Tomasem robię, również w okolicach targu. W porcie lub jego fliżu będzie też Ramone, to już znam, Ruda. I jeszcze Maga Ognia. Dobra, dobra. Chodźmy do tego Curlika w takim razie, wiecie? Po lewej, co to jest za darmo? Warto udać się do Alchemika, nauczyć się zbierać nasiona ze zwierząt. Po lewej jest za domem Fridy. Za domem Fridy, mówicie. Czyli gdzieś tutaj właściwie. A faktycznie jest alchemik. Ja u niego byłem i czy była możliwość takiej nauki? Nie wiem, ale w sumie to sprawdzimy, bo byłem u niego i tak nie kojarzę w sumie, żeby miał możliwość nauczenia wyciągania nasion ze zwierzyny, ale może czegoś nie zauważyłem po prostu. Potężny herszlingu. Naucz mnie. Znasz się. O, ciekawe. Pokaż masz mi swoje. Wybierz. I on ma te mikstury wszystkie. I może mikstury w sumie dużo robić, fajnych mikstur. Regenerujące życie przez określony czas. W sumie ja się będę i tak jakby zamierzam się nauczyć alchemii. Na jakiś czas poziom dół życia. Bo eliksiru chce się nauczyć, żeby te siły sen na stałe zwiększać, wiecie? Dobra, znasz się na stawianiu kości? Znasz się na nastawianiu kości?
A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? Dobra, czyli on się akurat nie zna. Ten drugi alchemik chyba się zna, co nie? Tak mi się coś kojarzy. Sprawdźmy na mapie. A drugi alchemik, no jest tuż z obok w sumie. LXL Soli LXL. O, 2 miesiące. GG Czociksy. Siemanko Blady, jak nowy rok. Elegancko. Życie jak w Madrycie. Człowiek sobie gra w gotyczka. Wiesz jak jest. Żyć nie umierać. Po prostu żyć nie umierać. Dobra, ten alchemik powinien coś wiedzieć o tym biznesie. O, w sumie jak tu już jesteśmy, głupio byłoby nie wziąć. O kurwa, odwrócił się. Farciarz. Figaro! Figaro, Figaro! Ile bierzesz za nastawienie barku? Niewiele. Skromne 70 sztuk złota. Kurwa! Nie mam tego. Nie mógłbyś trochę zejść z ceny? Nie mógłbyś trochę zejść z ceny? A dlaczego miałbym to zrobić? Nie mogę sobie pozwolić na szastanie gotówką. Takie czasy. A ja nie mogę sobie pozwolić na leczenie ludzi za darmo. I tak nie mam za wielu klientów. Magowie nic nie biorą za swoje usługi, więc sporo mieszkańców idzie po pomoc do nich. A jakbym ci w czymś pomógł? No i teraz mówisz z sensem. Tak się składa, że potrzebuję kilku roślin, by sporządzić nową partię lekarstw. Przynieś mi, powiedzmy, 5 rzecznych mirtów. To nie wezmę pieniędzy za zabieg. Gdzie mogę znaleźć ten mirt? Przeszukaj fosę wokół miasta. Tam mają dobre warunki do rozwoju, więc pewnie znajdziesz odpowiednie. No, tego nie wiem, czy to na potrawki zaraz nie przerąbałem, szczerze mówiąc. A jak leci, pokaż, kurwa, nie wiem, czy ja rzeczny mir to sobie na ten. Ja rzeczny mir to cholera chyba sobie przeczesałem na potrawki. Mówiłem, że wystarczy soli. No, tak mi się wydaje. Chwasty, rdes. Na pewno przerąbałem to na ten, na pierdoły, co nie? Ale ja zebrałem, nie jestem pewien, ale cholera, chyba zebrałem cały. Ojejku, ale naturalne metody, ojejku. Rzeczny mir, ja chyba cały zebrałem, muszę aż 5 znaleźć. No tam chyba już nic nie zostało. O, brudność. Dobrze, czyścimy. Kurwa, no nie wierzę, no. Chyba cały ten zebrałem, tam mi się wydaje, a może jest wyrósł, zaraz sprawdzę, szybko sprawdzę. Ale wydaje mi się, że tam rzeczny mir to ja cały sobie wydobyłem. Gdzie to jest ta rąbana miotła? O, tutaj. Oj, czyściutko, perła jeszcze znaleziona do questu. Curylik, po co to komu iść do kata? Kat umie nastawiać? No to walić te 70 zł i ten. Do kata na amputację. Ale serio, kat ogarnie temat? Czy tylko tak mówicie sobie? Stara moneta. Tak, dobra. Podobno kat może ogarnąć temat. Dobra, to podejdźmy do kata i ogarniemy temat na szybciożkiem. No, kat wydawał się spoko ziomeczkiem, więc może faktycznie na nastawianiu bark... O kurwa, ile brudu. Dobrze, że byłem w pobliżu. Co by to miasto zrobiło, gdyby nie czyściciel Bladeusz? Najgorsze, że szukanie jest miotu za każdym razem, co nie? Czyste ulice. Co jeszcze? Chcesz mi powiedzieć może, że wszystkie ulice? A, czysta ulica wydaje się czysta. Spoko, spoko. Każdemu jest ciężko. Mam własne zdanie na ten temat. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Trzeba było mnie spytać... Dobra, idziemy do kata. Dostałem cynk, że podobno też wykona ten mały zabieg. A dzięki temu będziemy mieli kolejne polecenie. A wszyscy wiemy, że polecenia są ważne, żeby zostać obywatelem, a potem żeby zostać kowalem, a potem żeby zbierać grubą, porządną kasiorę. Przejdziemy sobie przez dzielnicę portową, bo to jedno z moich ulubionych miejsc. Lubię tu se spacerować. Często spotyka się tu jakieś fajne przygody. A jakbym tak posprzątał, a to nie jest brud nawet chyba. Witam, witam panów wszystkich tutaj. Biedak, biedak, ach, piękne miejsce. Dzień dobry, obywatelu. Wszystko tylko plotki. No i chyba się trochę zgubiłem. Dobra, chyba tędy, o. Dzień dobry, witam, witam, obywateli. Dobra, idziemy sobie tutaj w dół i do kata. Zobaczymy, czy faktycznie kat... Kat to w ogóle spoko ziomek jest, tak fajny miał teksty, jak z nim rozmawiałem. Bejnard, sprawa jest!
Jako kat pewnie znasz się na kościach. Oprócz ich łamania potrafiłbyś też je nastawić? Obrażasz mnie takim pytaniem. Oczywiście, że tak. Nieraz składało się do kupy więźnia, za którego ktoś zapłacił okup. Pamiętam, jak raz mieliśmy takiego najemnika, który działał przeciwko tutejszym kupcom. Nawet nie chcieliśmy z niego wyciągnąć niczego konkretnego, ale trzeba było wyrobić normę. Kiedy miał wybite wszystkie możliwe stawy, przyszedł za niego okup. Miałem 2 godziny, żeby postawić go na nogi i udało się. Skoro tak, to mógłbyś pomóc Rudowi? Wybił sobie bark i nie może przez to pracować. Znam gościa. To jeden z tych... Tych obijających się przez połowę dnia stoczniowców. Lepiej bym tego nie wyraził. Wiesz, chętnie bym pomógł, ale mam pewne obawy. Jakie? Dawno niczego nie nastawiałem. Mogłem wyjść z sprawy. Szczególnie, że Rud to taki drobny chłopaczyna. Moje łapska mogą mu wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Rozumiesz? Gdybym mu coś zrobił... Miałbym przesranę, bo facet ma kontakty. Za ile podejmiesz się takiego ryzyka? Trochę źle zadałeś pytanie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie chodzi o pieniądze. Pomogę ci, jeśli Rud obieca, że w razie niepowodzenia mojego zabiegu nie będzie mi robił problemów. Nie interesują mnie obietnice słowne, chcę to mieć na piśmie. Tylko to pozbawi mnie obaw. Postaram się załatwić, co trzeba. Do zobaczenia. Co nie gada głupoty? Ja teraz muszę biec od jednego miejsca do świata do drugiego. Ach, jak zwykle, ten Marcin z Żebrzeszyna wcale nie ma łatwiej niż taki Bury Zenek. On też musiał biegać tam i z powrotem. Dobra, no przebiegniemy się w sumie. Nic innego i tak nie mamy do roboty. A jest piękny dzień na bieganie po mieście. Tup, tup, tu biegniemy sobie przez miasto te. Załatwić sprawę z Rudem. Tra la 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 la. Dobra, tak poza tym, no jeszcze trochę zostało tych gości, których będzie trzeba przekonać. Ale już niedługo, tak, będą do mnie ludzie mówić: obywatel Marcin z Żebrzeszyna. Ach... Już nie mogę się doczekać, jak zostanę czeladnikiem i będę mógł zarabiać grube pieniądze. Dobra, Rud, sprawa jest i to poważna, więc słuchaj uważnie. Znalazłem kogoś, kto może pomóc. Naprawdę? Kto? Beinard, miejski kat. Chcesz mnie zabić? Nie, nie, po prostu jako kat zna się na nastawianiu kości. Nie masz się czego obawiać. Cholera! Ale znalazłeś sposób. No dobra, utrzymanie pracy wymaga poświęceń. Gdzie on jest? Zanim tu podejdzie, chcę od ciebie otrzymać takie zaświadczenie. Jakie znowu zaświadczenie? Nie chcę mieć problemów w razie nieudanego zabiegu. Musisz napisać, że niezależnie od jego wyniku nie będziesz mu robił problemów. Czyli nawet nie jest pewien, że mu się uda? O, niedoczekanie! Nie będę składał podpisu w takiej sprawie! Chcesz wrócić do pracy, czy nie? Chcę, bo inaczej nie będę mieć środków do życia. Na pewno nie ma nikogo lepszego. On jest najlepszą dostępną opcją. Wystarczy, że naskrobisz dla niego parę słów i bark wróci do normy. Co za czasy, żeby kat robił za lekarza. No dobra, poczekaj chwilę. Muszę tylko znaleźć odpowiednie słowa. No, proszę. To mu chyba wystarczy, nie? Pójdę i się przekonam. Czekaj tu na nas. Dobra, no i znowu trzeba zapierdzielać. Ach, no nie do czekania. No dobra, ale przynajmniej będziemy sprawę Ruda mieli zamkniętą. To spowoduje, że będziemy mieli, wiecie, kolejną podpis do bycia obywatelem. Już niedługo obywatel Marcin z Żebrzeszyna nie potrafię znaleźć odpowiedniego określenia, będzie rządzić tym światem. Potem jeszcze tylko wybranie jakiejś tam, nie wiem, gildii czy coś.
Nadal mi się nie chce iść do obydwu gildii, bo pewnie jak oni się tam tam jest tyle ludzi, że jak oni się rozgadają, to lata będą opowiadać pewnie o tym. Tak, generalnie drugi rozdział jest chyba i tak trochę najdłuższy, co nie? Ej, a ten Gothic 2 to jest początek czy końcówka? Bo dopiero zacząłem oglądać, ciekawy jestem. Tak jak napisał Real Nightmare. Drugi rozdział z sześciu. Tak, drugi rozdział z sześciu i chyba drugi u mnie dłuższy był trzeci. Tak? To chyba też zależy, jak robisz, co robisz chyba w danym rozdziale, bo ja na przykład teraz zwiedzam miasto tak od deski do deski, więc to pewnie trochę czasu zajmuje. Ej, ty. Oto pismo, które chciałeś. Chodź za mną. Prowadź. Dobrej, dawaj, prowadź, lamusie, Bejnardzie. Prowadź, prowadź! Ja i znowu zapieprzamy tam na drugą stronę. No nieźle, co nie? Kurwa, mam nadzieję, że ten bark się uda nastawić, bo jak nie, to trochę przyps ogólnie. Biegniemy sobie przez dzielnicę portową. Już pomału ściemnia się. Och, jak bardzo po... Jakby, wiecz, jak piękny wieczór teraz jest. Ach, za darmo z katem wyrobiony, a nie tam jakiś mirt będę zbierał. Mirt, z mirtu to ja mogę zrobić potrawkę. No, a nie, kurczę. Tutaj, dawać jakiegoś alchemikowi. O, spotkanie w zaułku, no dobra. Toż to chłop jak dąb. Jedna łapa szersza ode mnie. A czego się spodziewałeś po emerytowanym kacie? Podejdź, załatwi to szybko. Szybko? Tak, szybko. No, to ja ten. O co chodzi? Znaczy, wiesz, zostawiłem patelnię na ogniu, muszę wstąpić do domu. Nie nabierzesz mnie. Bejnard, bierz się do roboty. Nie, ja nie jestem gotowy. Spokojnie, to potrwa tylko chwilę. No właśnie, raz mnie tylko weźmie i złamie. Nie, to jest głupi pomysł. W sumie to nawet ten bark przestał mnie boleć. Nie potrzeba żadnego zabiegu. Do widzenia, panie kacie, może pan iść. Ale... Żadnych ale, słuchaj starszych. Chyba nie tego się spodziewałeś. Skądże? Właśnie tego. Co prawda trochę niepotrzebnie straszyłeś go moim toporem, ale to twoja sprawa. Do zobaczenia. Jasne. Na razie. Dobra, chyba trzeba inną wybrać ten. Inną ten wybrać. Wiecie co? Ale cię wkopali, trzeba było iść do Cyrulika. Nie no, proszę cię. Inną kwestię dialogową wybierzemy i na pewno się uda. No, tak, trzeba inną kwestię wybrać, bo Ruth po prostu nie przekonał się tam, kurde. Całe szczęście istnieje coś takiego jak wczytaj save. No, w przeciwnym razie, wiecie, no musiałbym... Okej, jakbyśmy grali na zasadzie tylko, że nie wczytujemy gry, znaczy wczytujemy tylko jak umrzemy. Ja pierdziele, ile błędów byśmy, ile razy byśmy byli okradnięci już, że to się w głowie nie mieści. Łapiecie? Grać tylko tak, że jedynie wczytujesz, kiedy faktycznie umrzesz, bo de facto nie można wtedy kontynuować gry, a wszystkie błędy, jakie podejmujesz podczas dialogów, to jakby bierzesz na klatę. Masakra, ile jebania by było. A czegoś... Dobra, bla, 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 bla. Podobno jakiś mag chce ci pomóc. Co? No tak, usłyszał o twoim problemie i stwierdził, że jak nikt ci nie pomoże, to przyjdzie nastawić ci bark magicznie. Nie! Nie pozwolę, by jakiś zwyrodnialec macał mnie wynaturzonymi światełkami! Panie Bejnard, co pan tak stoi? Mój bark sam się nie nastawi! Tylko zejdźmy może z widoku, dobrze? Będę się wtedy pewniej czuł! Moment, muszę dobrze wszystko sprawdzić... No, i po krzyku. Wspaniale. Jak będzie z naszą umową? Powiedz mi, jesteś już obywatelem tego miasta? Nie, ale chcę nim zostać. No i świetnie. Wypiszę ci referencję dla skryby. Co ty na to? Niech będzie. Mam nadzieję, że będzie coś warta. No pewnie. Wszyscy mnie znają, skryba też.
więc gwarantuję, że przyniesie ci korzyść. No, jest w porządku. Proszę. Dzięki. Na razie. No, i zadanie wykonane. Chwila. Jak pacjent? Darł się jak mała dziewczynka. Mówię ci, dawno się tak nie ubawiłem. Dzięki, że wyrwałeś mnie na chwilę z rutyny. Nie ma za co. Oj, jest, jest. On ma spoko głos, ma co nie? Ten kat. No i tak właśnie, kolejna referencja zdobyta.